Co inwestować w 2023 roku? To pytanie zadaje sobie spora liczba osób, które chcą nie tylko pomnożyć swoje pieniądze, ale przede wszystkim ochronić je przed inflacją, która stała się zmorą naszego społeczeństwa. W tym wideo pokażę Ci aż 5 inwestycji, w które warto zainwestować swoje środki w 2023 roku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na samym początku tego wideo chciałbym powiedzieć, że ten materiał nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim subiektywnym zdaniem. Gdy mamy to już ze sobą, przejdźmy do samego zestawienia. Pierwszym pomysłem na to, w co inwestować pieniądze w 2023 roku, są kryptowaluty. Przez ostatni rok rynek krypto naprawdę ucierpiał. Niektóre projekty spadły o ponad 90% i mieliśmy prawdziwą kryptozimę. Jak w przyrodzie, tak i w inwestycjach, po zimie nadchodzi długo wyczekiwana wiosna i na rynek krypto powoli zaczyna wracać optymizm. Zbliżający się halving Bitcoina, a także atrakcyjna wycena znakomitej większości aktywów sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna spoglądać na kryptowaluty łaskawszym okiem. Zwłaszcza na te najbardziej znane kryptowaluty jak Bitcoin czy Ethereum, które pokazały już swoją wartość w poprzednich cyklach i pomimo wszystko potrafiły podnieść się po sporych spadkach. Wiele osób więc, widząc przeceny rzędu 70% na BTC, postanowiła zainwestować część swoich środków we właśnie to aktywo. Osobiście uważam, że rynek kryptowalut jest niezwykle przyszłościowy i jest to jeden z najlepszych wyborów inwestycyjnych, na jakie może pozwolić sobie inwestor, zwłaszcza ten, który nie posiada sporego kapitału. Jeżeli do tego dołożymy postęp technologiczny i adopcję kryptowalut w realnym świecie, można zobaczyć, że popyt na ten rynek cały czas rośnie. A co za tym idzie? Potencjał zarobkowy jest niezwykle duży. Polecam Wam zainteresować się tym tematem, zaczynając oczywiście od inwestycji w wiedzę. Na polskim YouTubie znajdziecie sporo kanałów traktujących tylko i wyłącznie o kryptowalutach i tam warto pokierować swoje pierwsze kroki. Do tego warto również za darmo zarejestrować się na największej giełdzie kryptowalut Binance i zobaczyć, jak ta giełda w ogóle funkcjonuje, obywając się nieco z całym systemem. Link do darmowej rejestracji na giełdzie Binance znajdziecie pod tym wideo. Drugim pomysłem na to, w co zainwestować w 2023 roku, jest polska giełda papierów wartościowych. GPW oberwała w 2022 bardzo mocno i jest jedną z aktualnie najbardziej atrakcyjnie wycenianych giełd na świecie. Jeżeli wojenna zawierucha za naszą wschodnią granicą się uspokoi i kryzys gospodarczy zostanie zażegnany, polską giełdę mogą czekać naprawdę dobre lata. Kapitał chętnie kupi tanie polskie akcje, które dodatkowo wspierane przez słabnącą złotówkę, która jeszcze bardziej zachęca do inwestowania. Dlatego też możecie już teraz obserwować nie tylko WIG20, ale również te średnie i mniejsze firmy z sektora SWIG80, bo właśnie tam w przypadku wzrostów będzie można zrobić najwięcej. Po raz kolejny jednak zapraszam Was wpierw do inwestowania w wiedzę, a dopiero później w konkretne akcje. Trzecim pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2023 roku, jest inwestycja w fizyczne złoto. Ten rodzaj inwestycji oceniłbym bardziej jako coś na kształt polisy ubezpieczeniowej w przypadku, kiedy coś na świecie poszłoby nie tak. Złoto w trudnych czasach staje się ostoją wielu osób i tam warto kierować swoje kroki, zwłaszcza kiedy inflacja cały czas jest bardzo wysoka. Wystarczy popatrzeć na poprzedni rok, aby zrozumieć, że złoto w fizycznej postaci jest zabezpieczeniem. Zobaczcie, osoby, które zakupiły złoto w styczniu 2022 roku, zarobiły na nim od 1000 do 1200 zł na uncji, czyli całkiem nieźle. A to dlatego, że złoto skorelowane jest z ceną dolara amerykańskiego, a ten w 2022 roku umocnił się znacząco w stosunku do naszej rodzimej waluty. Oczywiście większość osób nie kupuje złota po to, by sprzedać je po roku, ale po to, aby przechować wartość w tym właśnie kruszcu. Dlatego też ten rodzaj inwestycji polecam osobom, które chcą po prostu na dłuższy czas wyjść do bezpiecznego aktywa, które od wieków było utożsamiane z przenoszeniem wartości w czasie. Czwartym pomysłem na to, w co inwestować w 2023 roku, są surowce. Wojna za naszą wschodnią granicą, jak również inflacja powodują, że te aktywa rosną bardzo dynamicznie. Ropa, pszenica, gaz, uran, opcji jest nieskończenie wiele i warto zainteresować się właśnie tym rynkiem finansowym, zwłaszcza jeżeli konflikt Rosji z Ukrainą będzie się przedłużać.
Do tego w przypadku, kiedy banki centralne dalej będą podnosić stopy procentowe i zaciskać pasa poprzez ściąganie pieniędzy z rynku, surowce mogą okazać się całkiem rozsądnym wyjściem z sytuacji. W przypadku jednak szybkiego zakończenia konfliktu i wznowienia handlu międzynarodowego przy jednoczesnym poluzowaniu polityki banków, trzeba będzie jednak z surowcami uważać. Dlatego też polecam tą inwestycję tylko osobom posiadającym wiedzę w tym zakresie. Na miejscu piątym zestawienia, w co zainwestować pieniądze w 2023 roku, znalazł się mój coroczny ulubieniec, czyli własny las. Inwestycja prosta, pewna i dająca wielką satysfakcję, kiedy się na nią patrzy. Własny las, pomimo że jest inwestycją wielopokoleniową, jest jednym z najlepszych wyborów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Myśląc o swoich dzieciach czy też wnukach, warto zainteresować się tym tematem, zwłaszcza jeżeli mamy kawałek ziemi, która leży odłogiem i nie przynosi nam żadnych zysków. Posadzenie lasu w pierwszych latach jest pracochłonne, ale każdy rok sprawia, że nasza inwestycja rośnie w oczach. Ta inwestycja stała się strzałem w dziesiątkę w 2022 roku, gdzie ceny drewna osiągnęły horrendalne ceny i za 1 metr sześcienny drewna opałowego trzeba było zapłacić 500, a nawet i więcej złotych. Gdyby posiadać las, który dostarczyłby nam tylko 100 metrów drzewa opałowego, zarobilibyśmy 50 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że ten obraz daje Wam poczucie, o jakiej inwestycji mówimy. Zachęcam Was więc do posadzenia sobie własnego lasu. Szóstym bonusowym pomysłem na to, w co inwestować pieniądze w 2023 roku, będą nieruchomości. W mojej ocenie 2023 rok rozpocznie dość ciekawą wyprzedaż na tym rynku. Już w tej chwili widać zahamowanie wzrostu cen nieruchomości i spadek sprzedaży. Jest to jednak dopiero początek. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie lub co gorsza je podniesie, spora grupa osób będzie musiała najzwyczajniej w świecie sprzedać swoje nieruchomości. To sprawi, że na rynku pojawi się jeszcze więcej ofert niż teraz, a gdy ktoś nie będzie mógł sprzedać swojej nieruchomości przez dłuższy czas, będzie bardziej skory do obniżenia ceny. Dlatego też tutaj można upatrywać okazji, zwłaszcza dla osób, które posiadają gotówkę. Jak więc widzicie, istnieje naprawdę sporo pomysłów na to, w co inwestować pieniądze w 2023 roku. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Wam w tej kwestii i rozjaśnił nieco, w co warto ulokować swoje wolne środki. Na sam koniec pragnę Wam raz jeszcze powiedzieć, że to, co będzie najlepszą inwestycją, zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od polityki banków centralnych. Dlatego uczulam Was na to, aby stale monitorować to, co dzieje się w gospodarce i polityce. Tylko dzięki temu będziecie mogli inwestować swoje środki ze spokojem. Dzięki wielkie, że dotarliście do tego momentu wideo. Jeżeli uważacie, że ten film dał Wam wartość, zapraszam Was serdecznie do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału swoim znajomym. Będę również wdzięczny za pozostawienie komentarza z inwestycją, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.